Czy da się żyć za 1500 zł? A ja nauczona jestem oszczędzać. Czy na czym da się oszczędzać? Woda, prąd, gaz, ubrania? Nie, teraz to już ubrania i bardzo mało jem. Ale mało jem, bo wcale nie mam apetytu. Tak. Bo teraz prąd ma zdrożeć. Czy wystarcza na wszystko emerytury? A teraz to nieźle. Nieźle. Czy pani narzeka? Ile te emerytury? Miałam tak mało, że wstyd powiedzieć. 1020 zł. A te... 1020? Tak. A te... Jak to jest możliwe? Ile lat pracy było? Było dużo lat pracy i ciężka praca, ale ja nie wiem dlaczego. Z spadkami było nie tak, tak? Tak. A teraz... A teraz ma pani więcej coś? A teraz mi podwyższyli, co wczoraj pan listonosz przyniósł. Ile teraz pani ma około? No to jak... 1500 jest? Jest. Czy da się żyć za gaz po 50%? Co pani zrobi? Będziemy przy świeczkach siedzieć? A nie wiem. W zgaszonym świetle? Nawet nie myślałam. Nie myśli pani. Nie myślałam, ale mam. Ma być, czyli rodzina pomaga? Tak, dobra. Ta emerytura ma być obniżona, 800 zł. Jak pani to ocenia? 14 ma być obniżona. Nawet nie myślałam o tym. Nie słyszała pani o tym? Nie wiedziałam, nie myślałam, ale moje dzieci nie pani są... O niedzielę handlowe pytam. Czy powinny być niedziele handlowe? Nie wiem. Czy powinny być handle w niedzielę i tak dalej, sklepy, supermarkety? Czy powinny odpocząć ci, co pracują, ekspedienci i tak dalej? Nie jestem za tym, żeby było czynne. A jaki powód, żeby było zamknięte wszystko? Ja jestem emeryt i mam czas cały tydzień. A dla tych młodych, powinni robić zakupy, powinny pracować w niedzielę czy... A to już jest ich sprawa. Okres komunijny się zbliża, idę w kopertę. Po 5000 dają telefony, kłady, jakieś skutery dają. No nie mam nikogo do komunii, także się nie przejmuję tym. Dobra, to jak się żyje na emeryturze w ten sposób? Jak pan się żyje? Czy wystarczy nam wszystko i tak dalej? Ile tej emeryturki? No ja mam 3000, także... O, to nie tak źle chyba. No, miałem 43 lata pracy. To za wstyd. Powinno być więcej za tyle lat pracy. No, widzi pan. Takie były czasy. Takie składki były, czy w tamtych czasach, czy... Wie pan, było tak, że ja miałem 160% w stosunku do średniej krajowej. Ale później zaczęto podnosić średnią krajową, a nam już nie dało się podnosić, bo jeżeli miałem najwyższą stawkę. Chyba pan został oszukany, że tak powiem. Wszystko spadało. Specjalnie tak robili. No nie, no tak kombinowali, żeby... Ja miałem 160, a później nagle okazało się, że mam 80% do średniej krajowej. To trochę o połowę panu zmniejszyli. A zawsze miałem najwyższą stawkę. Bo... Najwyższą. A miałem się zapytać, da się na czymś oszczędzać teraz, jak to wygląda? Na co najwięcej idzie u pana? Ja daję sobie radę. A jedna emerytura w domu, czy dwie?